Dzień dobry widzowie, witam was. Witam. Skąd zmiana kolorystyki? Halloween. Czekajcie, otworzę sobie fićko tylko. Magnes plus B6 osi Vitamin Water, człowieku, to jest, proszę bardzo. 100% magnes, 100% witamina B6 i nawet 110% biotyny. Jak oni to zrobili, że jest 110% czegoś? A ty, bo się otworzyć nie chce, picie. Zaś te korki, a chcą mi odebrać wolność. O, a ty, rozerwało się. Dobra, może być rozerwane. Dzień dobry widzowie, witam. Witam. Ojejku, a czemu mnie nie widać? Halo, sorry, przy aparacie grzebałem w nocy i nie podpiłem HDMI. O, dzień dobry, witam. Patrzcie, oderwał się ten korek, k***a. I on tak będzie dyndał tu teraz? Trochę słabo. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie te, które są na nie? Nie, człowieku, nie. Mój dzisiejszy hymn to jest to. To jest mój dzisiejszy hymn. Więc pakuj się. Mała, pakuj się, dopływa nam zatankowany prywatny jet. I sekwento dęsi, człowieku. Fest polecam. Widzowie, przyszła paczuszka. Niestety przyszła w taki sposób, że nie mogłem jej otworzyć jeszcze wcześniej. Zobaczymy, w jakim jest stanie. Z czego przyszła? Z OLX, ponieważ kupiłem pewne urządzenie, o którym już kurwa marzyłem za dzieciaka. Jak to otworzyć, żeby tego nie rozwijać? Poziomek to zapakował w pudełko powinie. Bo tu jest sprzęcik, który każdy z was to zna. Tak, sztuczne chipsko od Random Bruce'a zamówiłem, bez kitu. Używane przez niego. Tak jak mówisz, widzu. Opa. Wiecie, czym to pachnie? Pachnie taką pracownią komputerową. No i dobra, tu jest sama konsolka. I rzecz, na której mi bardzo zależało, to, że spójrzcie, w jak dobrym stanie ona jest, nie? Bo mi właśnie na tym zależało, bo większość ludzi to te wity to traktowało jak jakieś stare tarki do sera. Rzecz typu używam 2 dni i zapominam, ta? Ta, dokładnie, no. Zdjęcia? Co ty pi***sz, że to ma wbudowany aparat? To ma aparat wbudowany, wiecie jakie ten vintage zdjęcia można będzie robić, k***a? To te wszystkie te maniurki z Instagrama to powiedzą tak. Jak zrobiłeś takie zdjęcia? Ej, dobra, to masz przednią kamerę, widzowie. Film z zatrzymania Buddy? Co ty pierdolisz? Serio? Bo ja nie nadrabiałem troszeczkę, ja dzisiaj bardzo późno wstałem i nie nadrabiałem jeszcze internetu aż tak. Co ty pierdolisz? A no, kontynuuję. Siedziałem dzisiaj na kibelku i słyszałem, że w Dzień Dobry TVN oni o tym gadali. Czy tam w TVN24? Nie wiem, jaki kanał był otwarty na telewizorze. Serio, tyle chłopa było potrzebne, żeby jednego Buddę złapać? O k***. A takiego miliardera wsadzili do Skody? Uuuu. Skaza na honorze do końca życia, widzowie. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wyłudzanie podatku od towarów i usług oraz zorganizowanie gier hazardowych w postaci urządzenia loterii internetowych. Czyli tak jak mówiłem wczoraj, widzowie, czyli tak jak wczoraj mówiłem, to, że oni jebali na ten VAT, że oni opierali wszystko pod 5% VAT-em na tych loteriach, to wcale nie jest takie legalne, ale to znaczy, że co? To znaczy, że Isamu, Bungie, Oj Wojtek, bracia malczyńscy, Lexi, oni mogą być złapani teraz za organizowanie takich tego, koniec końców? Czy ich nie biorą, bo oni nie zarobili tak dużo? Jak to wygląda? Dzikie życzenia .pl i ch... Widziałem na TikToku, że ludzie piszą, że Grażynka biedna została zmanipulowana. Akurat powiem wam tak, jeżeli chodzi o komentarze na TikToku, to ci ludzie są naprawdę popi***. Dlatego w Polsce nie opłaca się robić interesów, bo to państwo policyjne. Za dużo zarobił, to rząd ma problem. Jak zarabiał nielegalnie, to tyle chociaż, że chociaż coś dał od siebie. Politycy okradają obywateli, a jedyne co dają to nowe podatki i chore ustawy. Czaisz k***a tych ludzi? No właśnie, tyle co on dobra zrobił dla ludzi, to się w głowie nie mieści. W rządzie przekręt za przekrętem, a mimo to dalej siedzą na stołkach i robią dalej przekręty, na których traci cały naród polski. Zaś to k***a CBS zawzięte. K***a, boli ich pizda, że nie wygrali na loterii i tera o. Cześć, z tej strony Trapel. Dzisiaj nowe dowody w sprawie XXXTentacion przy aresztowaniu Buddy. Rabusie przejechali na miejsce wypożyczonym samochodem, a wiecie, kto prowadził wypożyczalnię? No właśnie, połączcie kropki, tak samo jak możecie połączyć swój hajs z losem na loterię. To jest dla mnie w ogóle po***, widzowie. Co wy na to, żeby nakleić sobie Legal Night i pojechać pod areszt dla naszego idola Buddy?
Tak zrobimy. Buddą za murem, widzowie. W mojej aplikacji BuddaBet rozdaje 10 milionów złotych. Czekają na was ekscytujące gry i szybkie wypłaty. Ponadto wśród najbardziej aktywnych graczy zostaną rozdane 3 nowiutkie samochody sportowe, którymi osobiście jeździłem w Dubaju. Pierwszy szczęśliwiec już wygrał pierwszy samochód, a następnym możesz być właśnie ty. Żeby stać się szczęśliwym zwycięzcą dużego wygrania i nowego samochodu, nie musisz praktycznie dużego nic robić. Wygrania. Po prostu zainstaluj aplikację, dokonaj depozytu i ciesz się grą. Link został. Dziękuję bardzo, Lolczek, jeszcze raz za 20 zł. Twoje pieniądze pójdą na losy, jak coś. Phil wpłacił 6 zł i 3 grosze. Cześć, Dawid, co zrobić, jeśli mi nie staje? To bardzo pilne oko, kok, ok. To rób tak. Dopóki ci nie stanie. Dobra, tak zrobię. Rób tak, dopóki ci nie stanie. Dobra, tak zrobię. O, kurwa, stał. A, gdzieś poszedł, spoko. Nasz kraj pojechał, kurwa. Dobra, niech ten klip zaleci, bo my to już widzieliśmy, ale chciałem zobaczyć komentarze, to mnie interesuje. On chyba nie troluje, widzowie. To ja jestem w aucie. Dobrze się czujesz? Bardzo. To jest fan Buddy, widzowie, on nie troluje. Wszyscy co hejtują oglądają TVN i Polsat i co tam jeszcze? Free Buddha! Zajebiste! Byście nam Niemcom sprzedali z tym TVN-em! Ej, ale w ogóle widzowie, tak mi się wydaje, to jest Instytut Danych z Dupy, czyli ode mnie, ale mi się w ogóle wydaje, że jakbym wziął tak mniej więcej okolice mojego pokolenia, powiedzmy od tak rocznika 99 do rocznika 08, to myślę, że jakbym zapytał te osoby z tego rocznika, która stacja telewizyjna jest najlepsza, jeżeli chodzi o te takie podstawowe, tam TVP, Polsat i TVN, to myślę, że większość młodych ludzi by powiedziała, że wolą TVN. Bo TVN zawsze miało takie, wiecie, młodzieżowe animacje, trochę fajniejsze filmy i tak dalej, co nie? Tusol został zatrzymany. Na Instagramie Tuszola pojawiła się informacja od jego managementu, że Tusol został normalnie uprowadzony i zatrzymany przez organy ścigania. Kuniold dolał oliwy do ognia oficjalnym statementem o brudnych biznesach Tusola. Witam widzowie bardzo serdecznie, z nami wszystko ok, nie wierzcie w to, co piszą w internecie. A co do Tuszola, no widzowie, Tuszol został podobno zatrzymany za nielegalne sprzedaż oczywiście wędek i zanęt na ryby. Także... Czy byłoby śmiesznie, jakby dodał, że łowił bez karty rybackiej, mnie by to rozbawiło osobiście. Widzisz, Tuszol? Dojechało cię, mogłeś normalnie zrobić to koło fortuny, a nie kombinować. Pozdro. Z rąk policji nie wywinął się jednak Budda, który ponoć jest na dołku. Pogrzebrzony upadek Buddy. W areszcie, a może już nawet w pierdlu pił. Witajcie, drodzy penitencjariusze. Dzisiaj przeprowadzamy loterię, w której głównymi nagrodami będą maszynka do dziorania i wagon Marlboro Red krótkich. Całe przedsięwzięcie jest oczywiście jak najbardziej legitne, za co ręczę ja, Budda, całym sobą. Żeby wziąć udział w loterii, wystarczy przekazać mi na spacerniaku 20 zł i podać swoją ksywę. Pamiętajcie, razem tworzymy historię tego zakładu karnego. Postscriptum, nie informujcie klawisza o tej akcji. A w ogóle, ja mam takie pytanko, bo dzisiaj się zastanawiałem nad pewnym biznesem i musicie mi powiedzieć, czy jest na to jakaś szansa. Ponieważ Budek idzie do paki, to i tak będzie miał jakąś część swoich pieniędzy, prawda? To, czy ja w więzieniu, w jakimś tam takim lokalu mogę otworzyć żabkę, żeby mógł robić zakupy u mnie. To wtedy będę sobie kosił po prostu. A, nie da się. Ale akurat myślę, że prowadzenie żabki w środku kurwa więzienia to brzmi jak spoko kurwa deal chyba, czy nie? A to klawiszowi hot doga opisz, czy coś. A dla niektórych idol. Co to za jakiś przekaz podprogowy na temat Multiego HMM? Dla jednych pajac internetowy. Co to za jakiś przekaz podprogowy? Kamilku, Budda, tak smutno nam. Kupiliśmy losy za 39 zł podwójnie, ponieważ nie mamy pieniędzy. Modliliśmy się cały czas. Oglądaliśmy ciebie, widzieliśmy twoje emocje, jak to wszystko przeżywałeś. Jakie smutne reakcje. Sami bogaci ludzie. Ani och, ani ach. A my do końca wierzyliśmy, że stanie się cud z różańcem w ręku. Modliliśmy się o odmianę naszego życia. Łzy kapią na koszulę mojego syna. Ma tylko 11 lat, a ja jestem samotną matką. Jestem wierząca. Nie rozumiem tego, że znów bogaci dostali nagrodę, a ci, co tak bardzo potrzebują pomocy, nadal będą bać się poranka. Kamilku, bądź zdrowy i nigdy się nie zmieniaj. Nigdy, chociaż tak bardzo jak smutno, to nie twoja wina. Trzymaj się, Kamilek.